Do zbawienia przede wszystkim konieczne jest uwierzenie Jezusowi. Odpowiadając na fałszywe nauczanie genekim proponowanego w Polsce przez wielu zwodzicieli, musimy najpierw ustalić odbiorców listu, do których się zwraca Jakub. Zauważcie, co jest napisane w wersecie pierwszym rozdziału drugiego listu Jakuba. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami. Zauważcie, jak ci bracia są zachęcani, aby nie mieli różnic między osobami bożymi w czasie wyznawania wiary w Chrystusa w odniesieniu do osób, co sugeruje, że już mają wiarę w Jezusa Chrystusa, co oznacza fakt, że są to osoby zbawione od piekła, są to wierzący, są to bracia w Chrystusie, raz zbawieni na zawsze, zbawieni od piekła. Spójrzcie na werset 12. Tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy mają być sądzeni według prawa wolności, mówi Jakuba 2:12. Tak, tak mówcie i tak czyńcie jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności, ponieważ będzie miał sąd bez miłosierdzia nad tym, który nie okazał miłosierdzia, a miłosierdzie raduje się przeciwko sądowi. W wersecie 14 tego drugiego rozdziału mamy powiedziane, co pomoże, bracia moi, jeśli ktoś rzekłby, że ma wiarę, a nie miałby czynów. Czy ta wiara może go zbawić? Jakuba 2:14. Co to znowu akcentuje, moi bracia? To są zbawione jednostki, to są wierzący. Chociaż człowiek mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić od piekła? Tak, oczywiście sama wiara może go zbawić od piekła. Odpowiedź na pytanie, czy wiara może go zbawić od piekła, zawsze brzmi: wiara może zbawić od piekła. Wiara jest zawsze martwa sama w sobie. Nie ma czegoś takiego jak żywa wiara. Wiara zawsze jest martwa sama w sobie i taka martwa wiara jest wystarczająca do zbawienia od piekła. Wiary nie da się ożywić, dlatego że wiara jest martwa sama w sobie, jak mówi Jakub. Teraz kontekstowo to zbawienie z Jakuba 2 odnosi się nie do sądu wiecznego, a do sądu, o którym mowa w wersetach 12 i 13. I to widzimy, tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy mają być sądzeni według prawa wolności. Albowiem sąd bez miłosierdzia wobec tego, który nie okazał miłosierdzia, a miłosierdzie stoi wyżej ponad sądem. Jakuba 2:12-2:13. Zauważmy jeszcze raz, że tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności, ponieważ ta osoba będzie sądzona bez miłosierdzia, która nie okazała miłosierdzia, a miłosierdzie raduje się przeciwko sądowi. Istnieje bezpośredni związek między naszym postępowaniem z innymi, a Bożym postępowaniem z nami. I powtórzę, że istnieje bezpośredni związek między naszym postępowaniem z innymi, a Bożym postępowaniem z nami. Jeśli ja jako wierzący nie będę tak samo honorował osoby Jezusa jak osobę Ojca, to popełniam grzech. Bo kto nie czci Syna, nie czci też Ojca. I w odniesieniu do ludzi, jeśli nie okażę miłosierdzia, pogardzając biednymi i mając szacunek dla osób dystyngowanych, Bóg mnie osądzi i okaże. Hebrajczyków, rozdział 12, werset 6, mówi, że kogo Pan miłuje, tego karze i biczuje każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, zauważcie, że Bóg postępuje z wami jak synami, bo jakim synem jest ten, którego ojciec nie karci? Więc znowu pytanie brzmi, czy sama wiara może mnie uratować przed korygującym karceniem Boga? Odpowiedź brzmi nie. Spójrzcie jeszcze raz na werset 14. Jaki z tego pożytek, bracia moi, choćby ktoś mówił, że ma wiarę, a nie miał uczynków, czy wiara może go uchronić przed korektą? Lub brat jest nagi i pozbawiony codziennego pożywienia. Jak ktoś z was mówi do nich, odejdźcie w pokoju, bądźcie ogrzani i nasyceni, mimo że nie dajecie im tych rzeczy, które są potrzebne ciału. Zauważcie to, co to przynosi korzyść za korzyść. To pytanie pojawia się dwa razy w trzech wersetach. Co to przynosi za korzyść? Mamy do czynienia z opłacalnością naszej wiary. Czy twoja wiara jest korzystna dla innych? Czy moja wiara jest korzystna dla innych?
Spójrz na to. Nasza wiara jest korzystna dla innych, gdy towarzyszą jej uczynki. Nieopłacalna jest także dla innych, gdy nasza wiara jest bez uczynków. Tytusa, rozdział 3, werset 8 mówi: to jest wierne powiedzenie i te rzeczy chcę, abyś stale potwierdzał. Zauważ to, że ci, którzy uwierzyli w Boga, mają się cechować dobrymi uczynkami. I teraz Tytusa 3:8 przeczytam. Wierna jest to mowa i chcę, abyś to potwierdzał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się przodować w dobrych czynach, bo to dobre i pożyteczne ludziom. Wierzący mogą być ostrożni, aby zachowywać dobre uczynki, nie dlatego, by być zbawionym od piekła, bo to zbawienie zawsze jest tylko na podstawie wiary, nie po to, by pozostać zbawionym od piekła, bo to zapewnia Jezus Chrystus, stawiając się za nami, nie po to, by udowodnić, że są zbawieni od piekła, bo Pan sam zna tych, którzy są Jego, nie. Te rzeczy są dobre i to jest korzystne dla ludzi. Zbawia ich od zimna i zbawia ich od głodu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 1 Piotra, rozdział 2, werset 12 mówi o rozmowie między poganami, aby podczas gdy mówią przeciwko wam jako złoczyńcom, nie przegapili tego, aby przez wasze dobre uczynki, które zobaczą lub będą świadkami, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Słowo Boże jest krystalicznie jasne, że zbawienie od piekła nie jest z uczynków. Jesteśmy zbawieni od piekła łaską, przez samą wiarę plus nic, minus nic. Nasze uczynki jako wierzących są korzystne i pożyteczne dla innych i dlatego powinniśmy być ostrożni, aby je zachować dla pożytku naszych bliźni. Także warto spojrzeć na werset 17 Jakuba, rozdział 2. Także i wiara, jeżeli nie ma czynów, martwa jest sama w sobie. Tak, Jakuba 2:17, wiara jest martwa sama w sobie. Tak, wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa. Będąc sama, tak człowiek może powiedzieć: masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez swoich uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę przez moje uczynki. Werset 19. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Diabły też wierzą i drżą. Ale czy wiesz, próżny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Ponownie zajmując się tym, jaka jest opłacalność naszej wiary, Biblia stwierdza, że wiara bez uczynków jest martwa, co oznacza, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna dla innych. Spójrz także na werset 21. Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony przez uczynki? Oczywiście, że nie. Jakuba 2, rozdział 24 i 25 werset. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary, w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Jakuba 2, 24-25. Przede wszystkim proszę zauważyć, że to jest całkiem w kontekście widoczne, bo jeśli wyrwiemy te dwa wersety z kontekstu, to mamy taką trochę niepoważną sytuację, bo ta jakbyśmy na podstawie zdania nie ma Boga z psalmu dowodzili, że Biblia mówi, że nie ma Boga, a przecież to głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Podobnie Kain zabił Abla, idź i czyń podobnież, co masz czynić, czyń prędzej. To są wszystko wyrwane z kontekstu wypowiedzi z Biblii, ale to nie jest to, czego uczy Biblia. Zawsze mamy brać całościowo całe nauczanie Pisma Świętego. Jakuba, rozdział 2, proszę przeczytać w całości, od Jakuba 1:1 do Jakuba 3:10. Następnie proszę zauważyć, że od 2:14 Jakub mówi słowo mówi. Co to pomoże, że ktoś mówi? Mówienie nic nie znaczy. Po drugie jest pytanie, czy sama wiara może go zbawić? Odpowiedź, jaką należy udzielić, brzmi tak. Tak, sama wiara może go zbawić. Więc potem jest przykład Abrahama, który uwierzył Bogu i został zbawiony, usprawiedliwiony na podstawie samej wiary, niezależnie od uczynków.
Abraham był zbawiony, list jest do żydowskich czytelników, którzy wiele rzeczy znali z Biblii doskonale, ale historię Abrahama i Dawida znali lepiej niż historię kogokolwiek innego. Życie Abrahama po uwierzeniu, zbawieniu nie było bez wad. Abraham w tym czasie dokonał cudzołóstwa z Hagar za namową żony. Abraham w tym czasie zdemoralizował Lota, zabierając go do Egiptu i pozwalając mu odejść do Sodomy. Jakub wymienia złożenie Izaaka w ofierze, które było ponad 30 lat po zbawieniu, usprawiedliwieniu Abrahama, i pyta żydowskich czytelników, czy uczynki Abrahama były ważne dla jego usprawiedliwienia. Każdy, kto znał życiorys Abrahama, krzyknął nie. Uczynek Abrahama wymieniony przez Jakuba, zamiar dzieciobójstwa, to nie jest coś, co można naśladować. Nie możesz wziąć 4-letniego dziecka i powiedzieć do chłopca: rób takie uczynki jak Abraham, a do dziewczynki: rób takie uczynki jak Rahab. Kolejna Rahab, nierządnica, a nie była nierządnica, zdradziła króla i okłamała swoich rodaków. Zero patriotyzmu, zero uczciwości, zawodowe czerpanie korzyści z nierządu, a mimo to w niebie, bo uwierzyła. Uwierzyła Bogu i zostało jej to poczytane ku usprawiedliwieniu, niezależnie od jej uczynków. Do kontrowersyjnych zachowań Abrahama można zaliczyć wiele więcej, na przykład kłótnie z Bogiem o zniszczenie Sodomy. Człowiek niezbawiony za, w cudzysłowie, nie, Panie, od razu byłby ukarany, jak nie śmiercią, to poważnymi konsekwencjami. Ale Abraham był już zbawiony, usprawiedliwiony na podstawie samej wiary i miał pełną wolność i swobodę w rozmowie z Bogiem. Co do cudzołóstwa, nie ma znaczenia, czy żona się zgadza na, w cudzysłowie, mówiąc po światowemu dzisiejszym językiem, trójkąt, czy nie. Małżeństwo według Boga, Biblii, to jeden Adam i jedna Ewa, jeden mężczyzna i jedna kobieta. Sam fakt zgodny co najwyżej niweluje zdradę i mawiał Abraham o swojej żonie, Sarze, ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Tak mówi Rodzaju 20 rozdział, 2 werset. A także, a gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą, gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, czyli drugi naród. Egipcjanie powiedzą, to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie. Ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abrahamowi dobrodziejstwa tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest twoją żoną? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę, a teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. To było dwa razy kłamstwo. Mówienie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu Abimelechowi. Kłamstwo, mówienie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu Faraonowi. A co Sara zrobiła? Co Sara robiła na dworze Faraona? Zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Czy gdyby doszło do spięcia, że Sara nie zostałaby przez Faraona nie tylko zabrana, ale i... Tak, tu zostawię trzy kropki, bo tekst pisma nie mówi wprost, co się wydarzyło, ale Faraon płacił Abramowi dobrami za pobyt tej kobiety. W wariancie minimalnym doszło do kłamstwa, ale czy nie doszło do czegoś więcej? Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Czy gdyby do niczego nie doszło, to byłby Faraon dotknięty ciężkimi plagami?
Demoralizacja w wykonaniu Abrahama idzie dalej. I zamieszkał Izaak w Gerarze, a gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić to żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Rodzaju 26 rozdział, 6 werset i 7 werset. Tak, Izaak poszedł ślady ojca. Wina Izaaka, ale konsekwencja działania Abrahama, który nie tylko zdemoralizował Lota, ale zdemoralizował również Izaaka. Nie kopmy leżącego, czy stoi, czy leży, do Pana należy. Abraham był zbawiony wbrew uczynkom, z wiary, mimo uczynków. Uwierzył Bogu i ta wiara została mu policzona za sprawiedliwość. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Rzymian 14 rozdział. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Rzymian 14 rozdział, 4 werset i 8 werset. Taki przypadek jak Abraham, przytoczony przez Jakuba w liście Jakuba, wystarczył, aby każde żydowskie gardło na pytanie, czy Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, głośno krzyknęło: żadną miarą nie, na pewno nie. List Jakuba, rozdział 2, werset od 14 do 26, nie popiera w żaden sposób rzymskokatolickiego poglądu. Nie ma w nim nic o sakramentach, nie ma w nim nic o chrzcie. Abraham nie wziął tego, co oni nazywają komunią. Rahab nadal jest nierządnicą i też nie uczestniczy w sakramentach. Jeśli rzymski katolik chce czytać Jakuba 2, to należy go zachęcić, aby jak Rahab nadal był z dala od sakramentów i jak Abraham, a wtedy zastosuje Jakuba 2:14-26, gdyż tam wyraźnie żadnych sakramentów nie ma. Więc zbawienie jest niezależne od przyjmowania sakramentów. Bardzo ciekawe, który rzymski katolik ten fragment przytoczy. Ja nigdy się jeszcze nie spotkałem z ani jednym, gdyż to jest młot na teologię rzymskich katolików. Lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Jakuba 2:18. Nie da się pokazać wiary z uczynków. Nie da się pokazać wiary bez uczynków. Wiara jest niewidzialna dla ludzi. O tym mówi właśnie Jakuba 2:18. Judasz pokazał wiarę z uczynków, gdy głosił Ewangelię, wyganiał demony, pomagał ubogim, Jezusa zdradził pokryjomu i nikt tego nie widział. Podkradał pieniądze pokryjomu, nikt tego nie widział, ale widział, jak 3 lata wiernie Judasz chodził z Jezusem. Czy pokazał wiarę z jego uczynków? Oczywiście nie, bo wiary z uczynków pokazać się nie da. Wiara jest niewidzialna, wiara jest martwa sama w sobie. Jak u Abrahama, który był wierzący przez 30 lat i jako usprawiedliwiony okłamał Faraona, przez co ten flirtował z jego żoną, okłamał Filistyńczyka, zdemoralizował Lota, uprawiał cudzołóstwo z niewolnicą, która urodziła mu Ismaela. Czy Abraham pokazał jego wiarę z uczynków? Nie, żartujmy, nie pokazał. Nie da się pokazać wiary z uczynków, nie da się pokazać wiary bez uczynków. Wiara jest niewidzialna dla ludzi, o tym mówi Jakuba 2:18, wiara jest martwa sama w sobie. A jak pokazał wiarę, to nikt z ludzi tego nie widział. Co do komentarza, który tutaj możemy dać, to widać wyraźnie, że to jest argument, który wyrażają te słowa, wydaje się być reductio absurdum, czyli sprowadzaniem czyichś twierdzeń do absurdu. Jest to ciężki od ironii. Absurdem jest, mówi oponent, widzieć ścisły związek między wiarą a uczynkami. No i jeszcze, jeśli popatrzymy na ten tekst od 10, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. 11, bo ten, który powiedział: nie cudzołóż, powiedział też: nie zabijaj, jeśli więc cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Na początku Jakub pokazuje, że albo ktoś przestrzega całego prawa, wszystkich 613 przykazań, albo nie przestrzega go ani trochę. Podobnie jak w liście do Rzymian, pokazuje, że o własnych wysiłkach człowiek nie da rady się wdrapać do nieba.
Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. 13 werset. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Zamiast zakonu z 613 przykazaniami Jakub wskazuje na całkiem inną podstawę, zakon wolności, w którym miłosierdzie góruje nad sądem. Znamy to z nauczania Pana Jezusa. 3 rozdział. Kto uwierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto nie wierzy, musi spełnić całość, a nie spełni, to już jest osądzony. Zakon wolności ma tylko jedno przykazanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Cóż to pomoże, bracia moi? 14 werset. Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Tu Jakub stawia sprawę jasno. Ktoś, nie jest napisany brat, nie jest napisany wierzący, być może obcy ktoś, nie ktoś z was, tylko do braci mówi o ktośu, który to do braci nie jest zaliczony. I mamy kilka wariantów. Wariant A, mowa o wierzącym ktośu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś, kto naprawdę wierzy, mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Odpowiedź brzmi tak. Wariant B, mowa o niewierzącym ktośu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś niewierzący mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Odpowiedź brzmi tak, jeśli uwierzy. A jeśli nie uwierzy, to zakończy na sądzie bez miłosierdzia. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tu Jakub pokazuje, jak nieskuteczne jest powiedzenie ogrzej się i najedz. Samo powiedzenie jest nieskuteczne. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. I tutaj mamy parę takich spostrzeżeń. Hutos, tak więc, kai i hepistis, depozyt wiary lub wiara. Ean w przypadku meerga, braku dzieł. Ehe, nekra, byłaby martwa. Estin, kat, tchen, sama w sobie. Jakuba drugi. Werset 17 jest podsumowaniem tego, co mieliśmy od 10 wersetu. Wskazuje na to sformułowanie tak więc. Słowo erga, dzieła, jest ciekawe, ponieważ zarówno apostoł Jan w liście Jana mówi o przykazaniu, jakim jest wierzyć w Jezusa, i tak sam Pan Jezus był zapytany o właśnie erga, dzieła, erga, ta erga tut heu, dzieła Boże. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Jana 6, rozdział 28 i 29 werset. Czyli eipon un pros autonti poiomen hina erga zometcha ta erga tchu tcheu. Jana 6, 28. Co to jest to erga? Wierzyć w Jezusa. Jedyne przykazanie zakonu wolności. Zatem podsumowanie. Z wersetu 17 pasuje do wersetów 10-16. Wyznanie wiary niepołączone z wiarą w Jezusa jest martwe samo w sobie. Dopiero uwierzenie Jezusowi jest erga, które zmienia wszystko. To jest dzieło Boże. Tą wiarę w Jezusa wzbudza Bóg. Boży to dar. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. 18 werset. Al reitisu pistin eheis kago erga echo deizon moi ten pistin su horis ton ergon su kago deizo soi ek ton ergon mu ten pistin mu su pisteueis oti hoti hot heos eis estin kalos oieis
Dobrze czynisz, kai ta daimonia pisteuosin kai frisusin. Jakuba 2, 19 i 18. Tu w wersetach 18 i 19 ponownie Jakub pokazuje, że formalnie prawidłowa teologia, hasło Bóg jest jeden, bez erga, czyli bez uwierzenia w Jezusa, jest demoniczną teologią lęku. Ciekawe jest, że prawidłowa teologia jest nazywana kalos poieis, dobrze czynisz. Wiara, że Bóg jest jeden i jest dobrym uczynkiem, w odróżnieniu od uwierzenia w Jezusa, które jest ta erga tut heu, czyli dziełem Bożym, ta erga tut heu. Chcesz przeto poznać nędzy człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa, mówi 20 werset. I 21. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? I 22. werset. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Kiedy Abraham uwierzył Bogu, wówczas doszło go słowo Pana. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Rodzaju 15 rozdział, rok 1913, przed narodzeniem Chrystusa. Pytanie, czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Odpowiedź nie. To wcześniej Abraham był usprawiedliwiony z samej wiary. Bóg patrzy na serce i widział wiarę Abrahama i usprawiedliwił go na podstawie wiary. Usprawiedliwienie miało miejsce około 1913 roku przed narodzeniem Chrystusa. Ofiarowanie Izaaka miało miejsce około 1872 roku przed narodzeniem Chrystusa. Różnica czasowa między usprawiedliwieniem a złożeniem Izaaka to około 30 lat. Nie ma więc żadnego związku. Jakub pisał to do Żydów, którzy doskonale wiedzieli, że Bóg usprawiedliwił z samej wiary Abrahama i dopiero około 30 lat później Abraham złożył w ofierze Izaaka. Każdy żydowski słuchacz w synagodze na pytanie Jakuba, czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego, krzyknie nie. Co za nonsens, oczywiście, że nie. To 30 lat różnicy. I wypełniło się pismo, które mówi, jak mówi 23 werset, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 24 werset. Orate toinun hoti ez ergon dikaiotai antropos kai uk ek pisteos Monon, Jakuba 2, 24. Ta sama myśl, co w wersecie 17. Czyli samo wyznanie warg poprawnej teologii bez uwierzenia w Jezusa, erga dzieła, ta erga tut heu, dzieło Boże, jest nieistotne. Abraham, usprawiedliwiony około 30 lat wcześniej, zanim wykonał jakikolwiek uczynek wiary. Co ciekawe, po drodze spłodził Izmaela nieposłuszeństwo, okłamał kilku króli, pokłócił się z Lotem. W jego życiu nie było nic dobrego przez te 30 lat po uwierzeniu. Przez te 30 lat ten sprawiedliwy żył równie zepsuty sposób jak sprawiedliwy Lot. 25 werset. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe. Tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jakuba 2, 25 i 26. Ospergar to soma choris pneumatos nekros estin utos kai he pistis choris ton ergon nekra estin. Jakuba 2, 26. Jakub podsumowuje, jak ciało bez ducha jest martwe. Tak, poprawnie, teologiczna wiara w jednego Boga bez uwierzenia w Jezusa, czyli erga, ta erga to tcheu, dzieła Boże, jest martwa. Podsumowując, list Jakuba uczy, że zbawienie jest z wiary w Pana Jezusa, erga, dzieła.
tat erga tut heu, dzieła Boże, a nie z martwego teologicznie poprawnego systemu monoteistycznego. Słowo mówi, pokazuje, że chodzi o wyznawcę, który nie ma wiary, ale mówi. Bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że w Jakuba 2,14 Jakub przedstawia tę osobę, która mówi, jako ktośa, a nie jako brata. Cóż to pomoże, że ktoś, niektórych z was bracia, lecz ktoś, chodzi o ktośa, niekoniecznie o brata. Wiemy, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Wyraźnie mówi o tym Pismo w Rzymian. Jakub z kolei pyta. Zadaję pytanie, czy Abraham został usprawiedliwiony z uczynków? Odpowiedź na to pytanie brzmi, nie został usprawiedliwiony z uczynków. Wystarczy wziąć Księgę Mojżeszową i zobaczyć, że zanim złożył syna w ofierze, już był usprawiedliwiony z wiary. Kolejne pytanie, czy z uczynków Rahab została usprawiedliwiona? Także odpowiedź brzmi, Rahab nie została usprawiedliwiona z uczynków. Rahab została usprawiedliwiona z wiary. Dopiero usprawiedliwienie z wiary spowodowało, że Abraham zmienił się w Abrahama. Zauważ, że Jakub pyta o Abrahama, nie o Abrama. Czy jeśli zada ci ktoś pytanie, czy 7 plus 8 to jest 1, to czy sam fakt zadania pytania zmusza cię do odpowiedzi tak? Tak samo pytanie, czy z uczynków, czy z wiary został usprawiedliwiony Abraham, wywołuje prawidłową odpowiedź. Z wiary został usprawiedliwiony Abraham, niezależnie od uczynków. Jeśli chodzi o was, o 14 werset drugiego rozdziału listu Jakuba, to chodzi o obłudnika, który nie wierzy, a tylko mówi, że wierzy, ale de facto w ogóle nie wierzy. Może chodzić oczywiście o wierzącego, ale w pierwszej rzędzie chodzi o kogoś, kto tylko deklaruje wiarę. Cóż to pomoże, że ktoś niewierzący mówi, że ma wiarę? Wiara nie może go zbawić, bo jest niewierzący. Ale jeśli uwierzy, wiara może go zbawić, bo wtedy będzie już wierzący. Pamiętaj, że list był napisany do Żydów i jest tam specyficzny żydowski sposób wyrażania się. Na przykład możesz prześledzić, jak dziwnie odbywały się rozmowy Żydów z Panem Jezusem. Taki dziwny żydowski sposób rozmawiania jest właśnie również w liście Jakuba. Jakub pisze jako Żyd do Żydów, stąd taki typowy żydowski sposób pytania. Myślę, że chodzi tam o zbawienie, które możemy zdefiniować albo jako zbawienie od piekła. Choć, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie ma to wielkiego znaczenia. Może też być tak, jak proponujemy jako alternatywę, czyli że może to być jako ocalenie tych biednych, głodnych, nieubranych od zimna i od tego, żeby byli głodni. Więc jeśli werset 14 się rozumie, wtedy mamy otwarte rozumienie całości. Kluczowe jest tam słowo mówi. Mówi. Ludzie różne rzeczy mówią. Na przykład politycy mówią, że coś zrobią, jak zostaną wybrani. Albo dziecko, jak jest przestraszone, też może coś obiecać i powiedzieć. Tak samo niewierzący mówią, że mają wiarę, ale jej nie mają. I wtedy wiara, której nie mają, nie może ich zbawić. Ale jeśli będą mieli wiarę, jeśli uwierzą, to będzie mogła ich zbawić. Dlatego drugi rozdział listu Jakuba, werset 14, należy brać jako takie żydowskie pytanie. Cóż to pomoże, bracia moi, że jakiś niewierzący twierdzi, że jest wierzący? Nie może go zbawić wiara, której nie ma. Cóż to pomoże, bracia moi, że jakiś wierzący twierdzi, że jest wierzący? Może go zbawić wiara, którą ma. Jest to żydowski sposób wyrażania się do żydowskich czytelników. Cóż to pomoże, bracia moi, że ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o tym, czym jest wiara, twierdzi, że posiada wiarę? Nic to nie pomoże, gdyż wiara taka nie może go zbawić, gdyż on tej wiary nie ma. Jakuba, rozdział 2, werset 14 do 26, można też spróbować sparafrazować w następujący sposób. Co pomoże, bracia moi, jeśli ktoś rzekłby, że ma wiarę, a nie działałby Bóg zbawiając? Ta wiara jest, jeśli jest prawdziwa, a nie jest tylko deklaracją słowną, niepowiązaną z faktyczną wiarą, może go zbawić. Posłużmy się ilustracją. Gdyby brat albo siostra byli nadzy i brakowałoby im codziennego pożywienia,
i ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, to co to pomoże? Także też wiara, jeżeli nie wywoływałaby Bożego zbawienia, martwa byłaby sama w sobie, ale wiara może zbawić tego, kto wierzy. Drugi przykład, gdy powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam czyny. Pokaż mi wiarę swoją bez twoich czynów. Ja ci pokażę wiarę moją z moich czynów. Jak wiadomo, wiary tego, kto ma wiarę, nie widać, bo czyny jej nie mogą pokazać. A ten człowiek nie może pokazać wiary czynami, bo czyny pokazują jedynie działanie, ale nie wyjaśniają tego, co się dzieje w sercu, ani jaką czyny mają motywację. Jest też kolejny przykład. Nieistotna wiara, która nie może zbawić, jest nią wiara w częściowe doktryny. Na przykład ktoś wierzy, że Bóg jest jeden, dobrze czyni, ale to wiara demonów, jeśli w to wierzysz i drżysz, bo nie ufasz Bogu, że ofiara Jezusa wystarczy do twojego zbawienia. Czy chcesz to wiedzieć, pusty człowieku, że wiara bez zbawienia tego, kto wierzy, byłaby nieistotna? Posłużę się kolejnym przykładem z życia Abrahama, ojca naszego. Został usprawiedliwiony z wiary wiele lat wcześniej, a nie dopiero gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu. Widzisz, że wiara zbawia i zbawiając, wiara jest kompletna. I tak wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Zatem czy widzicie, że człowiek jest usprawiedliwiony działaniem Boga na podstawie wiary? Wiara nie jest sama, bo zbawia. Podam inny przykład. Rahab, nierządnica, nie ze swoich czynów została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą. Zbawiona była wcześniej, przed tym, gdy to zrobiła. Bo jak ciało bez duszy jest martwe, tak też wiara bez działania Boga byłaby martwa. Tak, taką parafrazę możemy również tutaj zastosować. I to jest moja propozycja jako jeden z wariantów rozumienia tego fragmentu. Propozycja przekładu dynamicznego przedstawiającego inną perspektywę tego fragmentu, co mam nadzieję pozwoli ci zrozumieć jedno z wielu stanowisk, które na temat Jakuba 2 jest możliwe w związku z tym, co ten fragment mówi. I w zgodzie z całym kontekstem Pisma Świętego jest tych wariantów kilka, które równolegle musimy uznać za tak samo prawdopodobne. Niektóre nie są w żaden sposób prawdopodobne, na przykład te, które mówią, że zbawienie jest z uczynków, bo nie jest z uczynków. I jeśli w takim razie mamy ten Jakub 2 tutaj omówiony, to widzimy, że nie ma czegoś takiego jak dyspensacyjne dzielenie włosa na czworo, jeśli chodzi o zbawienie, bo zbawienie zawsze jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. Niezrozumiały werset w Biblii jest jak kamień na polu. Praktyczny rolnik, jak ma kamień w polu, to przy oraniu pola, jeśli nie da się tego kamienia wyrzucić, to ten kamień omija i pracuje dalej. Potem rok później znów go próbuje wydobyć, ale jeśli nadal siedzi kamień za głęboko, to tak samo robi jak rok wcześniej. Mijają lata, czasem 5 orek, czasem 10 orek. Po pewnym czasie kamień ten na tyle wyjdzie na wierzch, że da się go z pola ściągnąć. Tak jest z takimi fragmentami Biblii. Do końca życia będą miejsca w Biblii, które będą takimi kamieniami. Jeden wyciągniesz, pojawi się inny. A orka musi iść dalej, bo werset niezrozumiały, czy fragment niezrozumiały jest jak kamień. A jeść trzeba, i to wersety zrozumiane karmią. Jana 3, 16 do 18. Rozumiesz? Rozumiesz. Jana 3, 36. Rozumiesz? Rozumiesz. Jana 5, 24. Rozumiesz? Rozumiesz. Tytusa 3, 5. Rozumiesz? Rozumiesz. To, co rozumiesz, karmi. Ten kamień też kiedyś zamieni się w jedzenie. Mnie Jakuba 2 zawsze pociesza i karmi. Ale na początku miałem z nim trochę pracy, bo to jest list do tych, co się zgromadzają w synagodze. Też jako taką marginalną uwagę warto zwrócić na pewną rzecz uwagę, że w oryginale nie ma znaków zapytania.
I jeżeli byśmy ten fragment twierdząco przeczytali na przykład z Jakuba 2:14 bez znaku zapytania, to całkowicie też możemy mieć inną perspektywę. Jakub wymienia korzyść, wiara może go zbawić. Potem sposób typowy dla żydowskiego sposobu wyrażania się, trochę podobnie do pierwszego listu Jana. Jeśli zauważysz podobieństwo do pierwszego listu Jana, to wiele skorzystasz. Tam też jest o udzieleniu pomocy wierzącym i zachęta, aby dzieci miłowały nie słowem, ale uczynkiem. Jakub też mówi, aby do wiary, która nas zbawia, dodać pożyteczne dla otoczenia działanie w postaci troski o innych wierzących. Nawet wskazuje, że Rahab i Abraham wykonali uczynki życia w postaci zdrady kraju albo złożenie w ofierze syna. Natomiast co do głównego zagadnienia, w ogóle nie ma tutaj tematu wątpliwości co do tego, że wiara może zbawić. Oczywiście warunkiem jest, żeby nie była to wiara tylko deklarowana, ale faktyczna. Mówić można, że ma się wiarę, nie mając wiary. Ja tak robiłem przez 10 lat codziennie. W mojej ocenie Jakuba 2 jest jednym z łatwiejszych i najbardziej oczywistych rozdziałów Biblii, ale ponieważ jest to kolejny rozdział, który zawiera zapewnienie, że zbawienie jest tylko z wiary, to oczywiste jest, że diabeł i jego ludzie nie mogli go zostawić w spokoju. Mam nadzieję, że teraz już wszystko się wyda jasne co do Jakuba. Rozdział ten przede wszystkim mówi o wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Pierwszym punktem jest to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, mimo że ma przyjętą postać ubogiego, jest równy bogatemu Ojcu, bogatemu Bogu Ojcu. I dlatego, jeśli przyjdzie do synagogi, ktoś ubogi ma być tak samo traktowany jak bogaty. Wiara wystarczy do zbawienia i dlatego wynika z tego to, że nawet jeśli ten biedny jest głodny i niedostatecznie ubrany, to nie tylko należy go posadzić na miejscu równo z bogatymi członkami synagogi, ale również odziać i nakarmić. Dzięki wierze możemy to zrobić, bo nawet jak tak wspaniałe, heroiczne czyny, jak zdrada kraju i złożenie syna w ofierze, są to uczynki, które są możliwe dzięki wierze. Bez wiary to jest niemożliwe, bo bez wiary ten biedny będzie pogardzany i bez wiary bogaty jest ważniejszy od ubogiego, dlatego że to jedynie wiara jest siłą zrównania ubogiego z bogatym wewnątrz synagogi. Dlatego Jakub trochę mówi o tym, żeby bogaty cieszył się z poniżenia swego, a ubogi z wywyższenia swego, bo faktycznie są na równym poziomie, jeśli mówimy o płaszczyźnie wiary. Tu, w świecie, dalej są między nimi różnice. Równość ta wynika po pierwsze z tego, że jest Jezus Chrystus równy Ojcu. Po drugie, równość ta wynika z tego, że z punktu widzenia zbawienia pieniądze w ogóle nie grają roli. To właśnie, moim zdaniem, napisał Jakub w rozdziale drugim. Po pierwsze, tak jak ciało bez ducha jest ciałem, tak wiara bez uczynków jest wiarą. Ciało bez ducha jest ciałem, wiara bez uczynków jest wiarą. Jeśli zrobimy porównanie, to ciało to wiara, a duch to uczynki. Wiara w Pana Jezusa jest wiarą zbawczą. To znaczy, że jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to jest zbawiony. Bez wiary nie jesteśmy w stanie robić dobrych uczynków. Po uwierzeniu, przez to, że jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy w stanie robić dobre uczynki. Nie musimy ich robić, ale możemy. Nie udowodnią one naszego zbawienia, ale możemy je robić. Nie przekreślą naszego zbawienia, gdy ich nie będzie, ale możemy je robić. To jest przywilej. Co do uczynków wymienionych w drugim rozdziale Jakuba, to faktycznie ubranie i nakarmienie kogoś, kto jest głodny i nie do końca ubrany, a do tego jest domownikiem wiary, bo jest współchrześcijaninem, to takie coś będzie widziane przez tych ludzi, których ubraliśmy i nakarmiliśmy. Oni zobaczą dobry uczynek. Judasz troszczył się o ubogich, przynajmniej to deklarował, więc być może niejednego nakarmił i niejednego ubrał.
mimo że nie był wierzący i szedł do piekła. Kluczowy jest stosunek do osoby Pana Jezusa. Judasz miał niewłaściwy stosunek do osoby Pana Jezusa. Natomiast jeśli byśmy wzięli uczynki Rahab, która aż do końca Biblii jest nazywana nierządnicą, to ludzie oceniliby ten czyn różnie. Jedni oceniliby go jako skandal, że zdradziła króla i okłamała ludzi, którzy byli z jej państwa i dbali o jej bezpieczeństwo. To, co zrobiła Rahab, było zdradą stanu. I Jakub pokazuje tu specjalnie drugi rodzaj uczynku wynikającego z wiary. Dla Izraelitów ten uczynek był rozumiany jako przejście na ich stronę i jako ludzie go docenili. Mamy więc nieuniwersalny uczynek, bo jedni oceniają go dobrze, a drudzy oceniają go bardzo źle. W porównaniu z pierwszym uczynkiem, którym było ubranie i nakarmienie, ten drugi uczynek jest uczynkiem, którego ludzie nie ocenią tak samo wszyscy. A pierwszy uczynek raczej wszyscy rozsądni ludzie ocenią dobrze. Myślę, że każdy się zgodzi, że ubrać i nakarmić kogoś, komu brakuje ubrania i jedzenia, to jest dobry uczynek. I oto przechodzimy do trzeciego uczynku, uczynek Abrahama. On nie musiał tego uczynku robić dla Boga, bo Bóg wie, którzy są Jego. Pan zna tych, którzy są Jego. Ale Abraham to zrobił. Nie zrobił tego dla ludzi. Myślę, że gdyby spytać Sary o zdanie, to powiedziałaby, że nie wie, co odbiło jej mężowi. Gdyby spytać Izaaka, to on miał wtedy kilkanaście lat, być może nawet 18, a większość mówi, że około 13 lat, to na pewno nie chciał umierać, a tu idzie ze starszym mężczyzną w góry i niesie drwa, na których go spalą. Ten uczynek na pewno nie był dobrze oceniony przez pomoc społeczną. Nie byłby dobrze oceniony przez pomoc społeczną, gdyby wtedy istniała. Natychmiast gmina wysłałaby razem z policją służby, żeby odebrać Izaaka Abrahamowi, gdyby się dowiedzieli, że chce go zabić dla Boga. I to jest trzecia kategoria uczynku wiary. Nikt z ludzi nie oceni tego dobrze. Wszyscy ludzie ocenią go źle, a Bóg tego uczynku nie potrzebuje. Bóg wie, co jest w sercu i nie potrzebuje potwierdzenia w postaci faktycznego działania człowieka. 14 werset niepotrzebnie jest powodem irytacji wielu ludzi, ponieważ tam jest powiedziane, że to chodzi tylko o tych, którzy mówią. Nie spotkałem, aby Judasz mówił, że ma wiarę, ale myślę, że ci z Mateusza 7 rozdział będą mówić, że mają wiarę. Mówienie o tym, że ma się wiarę, nic nie znaczy. Także o tym, że demony wierzą, że Bóg jest jeden, to jest nawiązanie do judaistycznego monoteizmu. Ludzie niewierzący w Biblię mówili, że wierzą, że Bóg jest jeden. Mahometanie mówią, że Bóg jest jeden. Być może nawet Mahometanie w to wierzą, że Bóg jest jeden. Ale to nic nie daje. Ci, którzy wydrukowali dolary, napisali w Bogu ufamy. Mówili, że mają wiarę i mówili, że mają wiarę w jednego Boga. Ale czy ją faktycznie mieli? Jeśli mieli, są zbawieni. Jeśli nie mieli, idą na potępienie. Także bardzo ważne jest to, żeby rozumieć, że nie każda wiara zbawia. Paweł w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian mówi, że daremna jest wasza wiara, nadaremnie uwierzyliście. W co wierzyli ci ludzie, do których on to mówił? Wierzyli, że Bóg jest jeden, ale nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, jest bardzo ważne. Dlatego jeśli ktoś wierzy w Jezusa jako dobrego nauczyciela, który nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał, tylko w ostatniej chwili zamienił się z Judaszem, to taka wiara nie może go zbawić, mimo że wierzy w jednego Boga. Mówi, że ma wiarę. Rzymscy katolicy mówią, że mają wiarę w jednego Boga, wierzę w Boga Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, powtarzającą mszę. Czy taka mówiona deklaracja o tym, że mają wiarę, choć jej nie mają, coś pomoże? Ile razy zanim ktoś uwierzył w Pana Jezusa, mówił tą formułkę na mszy, wierzę w Boga Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi? Ja powtarzałem to tysiące razy, w zasadzie od trzeciego roku życia, kiedy już umiałem mówić, powtarzałem to, co pacierz wieczorem i co mszę raz w tygodniu, średnio 50 razy rocznie, aż do 13 roku życia, czyli
To było 10 lat razy 50, 503 oraz 3600 pacierzy, a był okres, kiedy paciorek zmawiałem rano i wieczorem oraz gdy chodziłem na religię 2 razy w tygodniu, to przecież zmawialiśmy go na początku lekcji religii i na końcu lekcji religii. Cały czas byłem niewierzący. Cały czas mówiłem, że mam wiarę. Cały czas mówiłem, że wierzę w jednego Boga. Cały czas robiłem tak zwane charytatywne uczynki. Pomagałem starszym osobom wnosić telewizory do domów lub zakupy. Pomagałem staruszkom przejść przez ulicę. Pomagałem robić zakupy. Byłem też w harcerstwie. Tak, w harcerstwie, gdzie wiele bardzo dobrych, tak zwanych uczynków dobrych się wykonywało. Jeśli weźmiesz pod uwagę, że to harcerstwo było komunistyczne, ateistyczne, więc robiliśmy to dla Lenina, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? List Jakuba 2:14. Więc tutaj zbawienie jest samej wiary. I skoro zbawienie jest samej wiary, to uczynki nie są tutaj w ogóle towarzystwem wiary. Jest to bardzo ważna zasada, że nie ma potrzeby w żaden sposób zapominać tych wersetów, które są jasne w danym temacie. Cóż to pomoże, że ktoś mówi, że ma wiarę? Werset ten zawiera słowo mówi. Co z tego, że ktoś mówi, że ma słonia w karafce? Czy to znaczy, że ma? Co z tego, że ktoś mówi, że ma wiarę, jeśli tej wiary nie ma ani nigdy nie miał? Mało tego, wiara jest potrzebna tylko w czasie przyjęcia zbawienia. Potem już nie jest potrzebna i może być tak, że ktoś uwierzył Bogu, jest raz na zawsze zbawiony, a potem stracił wiarę i mimo to będzie w niebie, bo liczy się to, że skorzystał z ratunku i został uratowany. I to jest wyraźnie powiedziane, że jeśli ja przestaję wierzyć, to Jezus i tak spełni to, co obiecał, bo On obiecał, że jeśli uwierzyłem, mam życie wieczne. Kiedyś zbawiony, przedtem wierzący, w wyniku utraty wiary może zacząć żyć gorzej od niewierzącego. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, i mówi 1 Tymoteusza 5:8. Zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, a mimo to jest zbawiony i będzie w niebie, jeśli wcześniej uwierzył Jezusowi i jest już zbawiony. I taki ktoś zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, ale chodzi do zboru i mówi, że ma wiarę. Czy taka mówiona wiara może go zbawić? Nie, ale jeśli wcześniej już był zbawiony, to już jest zbawiony. Tu dochodzimy właśnie do sedna sprawy, że musimy pamiętać, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że uczynki nie mają nic wspólnego z wymagami zbawienia. Zbawienie jest tylko z wiary. Wiara wywołuje narodzenie na nowo. Nowe życie w chrześcijaninie daje mu moc, aby żyć zwycięskim życiem. Jest to skutek, który jest wynikiem narodzenia na nowo. To nowe życie wydaje owoce dla Boga. Ani brak owoców nie oznacza, że mamy do czynienia z kimś martwym duchowo, ani istnienie dobrych uczynków nie znaczy, że mamy do czynienia ze zbawionym. Nie da się pokazać wiary z uczynków. Nie da się zaprzeczyć istnieniu wiary przez brak uczynków. Pan Bóg zna tych, którzy są Jego, natomiast uczynki są przydatne do tego, żeby zewnętrzne świadectwo dawać, czyli na przykład jeśli osoba się nie ochrzci, to jest tak zwanym tajnym chrześcijaninem. Oczywiście pójdzie do nieba, jeśli jest nawrócona, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, ale nie włączy się w dawanie jawnego świadectwa jako zgromadzenie łamiące co niedzielę chleb i pijące z kubka, dlatego że zgromadzeniu, które jawnie jest tak jakby świecznikiem, to w zgromadzeniu znajdują się osoby ochrzczone na podstawie ich deklaracji,
Możliwe jest, że są tam również osoby nienarodzone na nowo, tylko deklarujące. One oczywiście uczestniczą w zewnętrznym rytuale, który nic im nie może pomóc. No ale ludzie nie mają jak tego sprawdzić, bo nikt z nas nie ma rentgena duchowego. Więc zbory oceniają na podstawie zewnętrznego życia połączonego z deklaracją ust. Jedno i drugie może wykonać człowiek idący do piekła. Szatan przybiera postać anioła światłości, więc nic dziwnego, że jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Będą to najbardziej punktualne osoby, najbardziej grzeczne osoby, no i dokładnie przestrzegające regulaminu kościelnego i dobrych obyczajów. Być może nawet będą bardzo dobrymi pracownikami, jak Judasz, który był nie do odróżnienia od Piotra. Judasz w ukryciu kradł, ale zewnętrznie był to spoko koleś. Więc jeśli ktoś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, po pewnym czasie będzie szukał coraz większej radości z bycia razem z Panem Jezusem, jeśli nic nie zakłóci naturalnego procesu. Może coś zakłócić taki naturalny proces, na przykład prześladowania w krajach trzeciego świata, albo jakaś osobowościowa przyczyna u człowieka żyjącego w całkowicie wolnym kraju. Być może stare grzechy będą ciągle dla tej osoby zbyt silne, bo co na przykład ma zrobić człowiek, który ma silne uzależnienie od jakiegoś grzechu? Uwierzył Panu Jezusowi, załóżmy, jest naprawdę zbawiony, ale jest silnie uzależniony. Co prawda przestał krzywdzić siebie i innych, ale ciągle jest uzależniony. Oczywiście powinien dać się ochrzcić na podstawie wyznania wiary, ale często takie osoby są odrzucane. Pierwsze skrzypce w ich odrzuceniu często grają nienarodzeni na nowo członkowie zboru, którzy są bardzo porządni i nie rozumieją, że Kościół to jest szpital dla grzeszników, a nie hotel dla świętych. Taki ochrzczony grzesznik, przyzwyczajony jeszcze do bałwochwalstwa, jak to mówi Pismo Święte, na przykład w liście do Koryntian, prawdopodobnie dostałby silny impuls, żeby zerwać również z tym grzechem, a po pewnym czasie być może całkowicie tak, by zaniedbał to swoje przyzwyczajenie do bałwochwalstwa, że mógłby nawet założyć prawidłowo działającą rodzinę i kilka lat później uczciwie jako rodzic zajmować się swoimi dziećmi, nie robiąc krzywdy przez zły przykład. Dlatego chrzest jest tylko na wyznanie wiary i nie należy robić nadmiernych śledztw. Czym innym jest łamanie chleba, gdzie już takie ocenianie jest konieczne. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć też, że zdarzają się wypadki. Pewien człowiek miał wypadek, golił się rano, śpieszył się, pośliznął w łazience, upadł i stracił przytomność. Po długotrwałej rehabilitacji okazało się, że ten człowiek pamięta jedynie to, co wydarzyło się po wypadku. Ze swoich dokumentów dowiedział się, że ma firmę, duże udziały i sporo akcji. Od osób otaczających go, że ma rodzinę i dzieci. Do żony nic nie czuł, do dzieci nic nie czuł, choć był całe 30 lat małżeństwa kochającym ojcem i wzorowym mężem. Nic nie pamiętał. Oczywiście dane ilości lat nie mają tu znaczenia, ale są ciekawe. Więc te i inne dane mogą być różne w różnych przypadkach. Chodzi o ideę. Chrześcijanie naprawdę nawróceni mogą zlekceważyć grzech. Na przykład mogą być tacy święci, że niesprawiedliwie mogą upomnieć innego wierzącego, łamiąc Mateusza 18, gdzie Pan Jezus nakazał, aby upominając kogoś pójść sam na sam pozyskać brata. Załóżmy, że mamy chrześcijanina o imieniu P. On w czasie ewangelizacji zobaczył, że M zgrzeszył, skłamał. Zamiast pójść i upomnieć go sam na sam, jak mówi Ewangelia Mateusza 18 rozdział, nie zachowując dyskrecji, upomniał tego brata M przy wszystkich. Brat M się nie poprawił, co oczywiste, bo nie została zachowana procedura z Ewangelii Mateusza 18, więc nie było szans, aby zadziałała. Brat P, wbrew procedurze, nie wziął innego brata, aby z bratem M porozmawiać. Zamiast tego w swoim świętym gniewie na brata M i innych zborowników przestał chodzić na zgromadzenia. Potem lawina poszła dalej. Po latach w klubie
gdzie uprawia się grzech, spotykamy brata P, jak grzeszy jawnie i mówi, że już kolejne rzeczy pogłębił i coraz bardziej oddalił się od chrześcijaństwa. Oczywiście pamiętamy, że brat P jest zbawiony, raz na zawsze zbawiony. Co się po drodze wydarzyło? Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. No i brat P upadł, zaniedbał czytania Słowa Bożego, zapomniał, że został oczyszczony. Dlaczego żyje? Może Bóg ma jeszcze dla niego plan, może za ileś lat się otrzepie i bogaty o swoje doświadczenia, kolejny raz będzie bardziej łaskawy dla braci i zastosuje się do Ewangelii Mateusza 18, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział. A może po kolejnym ostrzeżeniu Bóg odwoła brata P do nieba. Chrześcijanin, jeśli jest zbawiony, to gdy grzeszy, pójdzie do nieba. Tyle, że może pójdzie szybciej. No i jeszcze bardziej skomplikowany przykład może być bardziej niebezpieczny. Załóżmy, że mamy chrześcijanina o imieniu P. On w czasie ewangelizacji zobaczył, że brat M zgrzeszył. Czyli początek jest taki sam jak w poprzedniej historii. Skłamał. Zamiast pójść i upomnieć go sam na sam, jak mówi Ewangelia Mateusza 18, nie zachowując dyskrecji, upomniał brata M przy wszystkich. Brat M się nie poprawił, co oczywiste. Nie została zachowana procedura z Ewangelii Mateusza 18, więc nie było szans, aby zadziałała. Brat P wbrew procedurze nie wziął innego brata, aby z bratem M porozmawiać. Zamiast tego w swoim świętym gniewie na brata M i innych zborowników chodził na zgromadzenia i swoją niebiblijną postawą zakaził innych. Potem lawina poszła dalej. Po latach w zborze spotykamy brata P, jak głosi kazanie i mówi, że chrześcijaństwo może sobie nie słuchać Ewangelii Mateusza 18. Ten drugi wariant jest gorszy niż pierwszy. Jeśli jesteś pewien, że jesteś zbawiony na podstawie wiary, to jest właściwa postawa. Ale jeśli nie wiesz, czy gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to niestety prawdopodobnie idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz zatem w Pana Jezusa, abyś był zbawiony i żebyś poszedł do nieba, na które nie zasłużyłeś.